like a brother, do it like a dude. Grab my crush when my head blow like you. Do it like a brother, do it like a dude. Grab my crush when my head blow like no, muzyka jest w moim życiu stałym gościem od momentu, kiedy byłam tego chyba trochę już świadoma. Czyli można by powiedzieć, że od dzieciństwa, ale to też tak. To nie jest takie, taka, to nie byłaby taka tak naprawdę dobra odpowiedź precyzyjna, bo rzeczywiście zaczęłam się śpiewać bardzo szybko. Jak zaczęłam śpiewać, to się łączy ze sobą, że słucham muzyki, śpiewam. To jest jakby nierozerwalne. Kasety, płyty, albo coś dostałam, albo ktoś mi coś nagrał, albo coś sobie wyszukałam. Oczywiście wtedy jeszcze nie było sytuacji, że internet i odpalone i szukanie tak jak teraz, że piszesz sobie i znajdziesz wszystko w internecie. Więc bardziej takie rzeczy, że od kogoś coś fajnego dostałam, a miałam takie osoby właśnie też, jak zaczęłam te lekcje śpiewu, to się łączy. Od Grażynki Albert, to Bartek Albert, też mam dużo muzyki fajnych, gdzieś poddawał Roberta Milion, taka postać też bardzo fajna. No właśnie, końcówka podstawówki i początek liceum. To jest ten okres, kiedy te wszystkie najważniejsze rzeczy się zaczęły dziać. To się łączy w naszym życiu zawodowym, ale dla ciebie. Studio czy żywe granie? Gdzie te emocje są fajniejsze? Nie, to jest w ogóle nieporównywalne. Żywe granie. Jeden dzień jest super, czuję się wokalnie świetnie. Aż sami nawet mam takie dni, że nie podejrzewam, że będzie świetnie, a jest. Aż sami jest beznadziejnie, mimo że wydaje mi się, że będzie najlepiej na świecie. Więc granie na żywo po prostu to jest urok tego, że coś jest na żywo, tak? Czyli dajesz w tym momencie siebie i dostajesz no to, co dostajesz. Ale no to jest właśnie, jakbym miała wybierać, to zdecydowanie granie na żywo. No to nic nie wyszło, że mamy zaśpiewać jakiś utwór, którego ja nie znam. Znaczy znam go, ale był na tyle karkołomny, że to nie było tak, że sobie stricte się nauczę. Tylko podziały i tak dalej. Mieliśmy go zaśpiewać solistycznie z Anią Sołacką wtedy. No i na przykład to mi się potem śniło kilka razy. I mówiłem jakiś tam koszmarem. No ale to... Może lepiej nie wspominać złych rzeczy, tylko... Dobre. Ludzie mówią o niektórych wokalistach, właśnie negatywnie, że czemu telewizja, czemu konkurs, skoro już są profesjonalistami, skoro już podpisują umowy, skoro ich pit to w zasadzie głównie są wydarzenia muzyczne, no to dlaczego telewizja, dlaczego konkurs? Jak to się stało, że ty trafiłaś do tego? Telewizja ma największą moc, wiadomo, to jest banał tak naprawdę. Więc jeśli chcemy się wypromować, no to w najlepszy sposób, prawda? I najlepiej, jeśli jeszcze pójdziesz do takiego bramu i pokażesz się od dobrej strony. No ja jestem z siebie zadowolona. Wiadomo, że oczywiście w każdym moim wykonaniu znajduję minusy i parę rzeczy, jakieś tam rzeczy bym zmieniła. Na jakieś rzeczy bym się nie zgodziła. Ale no, to już było, minęło. Natomiast ogólny wyraz jest taki, że jestem zadowolona i uważam, że pokazałam się z takiej najlepiej jak mogłam w tych emocjach i w tym, co wtedy się działo. Jaka byłam wtedy, bo uważam, że już jestem gdzieś indziej, na innym poziomie teraz niż wtedy byłam. No ale to jest niewyobrażalna siła. To ile ludzi zobaczy ten program i nawet to jak widzę teraz, ile rzeczy w moim życiu się dzieje, ile rzeczy się zdarzyło dlatego właśnie, że byłam w Osi. Bo był nikt, jakaś tam grupa ludzi by w ogóle nie wiedziała, że jakaś taka osoba, Kasia Dereń, czy ktokolwiek inny istnieje, tak? Czyli to jest taka siła, że nie dziwię się ludziom, że nawet czasami, tak jak teraz w tej edycji, że idą drugi raz, mimo że gdzieś tam byli na castingu, odpadli nawet na pierwszym etapie i że idą jeszcze raz. Czasami się dziwię, a czasami się nie dziwię, bo jednak no to jest taka szansa, że chyba czasami trzeba schować dumę do kieszeni i warto spróbować jeszcze raz, bo się okazuje, że to może zaprocentować, tak? Z drugiej strony mam też takie przemyślenia. Ostatnio i jakiś czas temu też tak dochodzi do mnie coś takiego, że czasami żałuję, że wzięłam udział w tym programie, ale nie dlatego, że bo mi dał dużo dobrego i uważam, że wykorzystałam swoją szansę na tyle, na ile mogłam. Chciałabym po prostu siąść sobie teraz, wymyślić sobie, że chcę grać taką muzę, w sensie poczuć, że dobra, poczułam, że taka muza mnie kręci, robię sobie to i nikt mnie nie ocenia przez pryzmat tego, że byłam The Voice of Poland. I w ogóle jestem po prostu dla kogoś z totalną świeżością. Może trudniej mi się wybić, bo mnie ludzie nie kojarzą, ale wychodzę bez żadnych łatek, a tak niestety to jest taka łatka. Czyli tak jak wszystko, są dwie strony medalu. No. Nie, to nie jest tak, że jest tylko czysto i tylko fajnie. Nie wszyscy są w stanie śpiewać utwory, które są obarczone pierwowzorami. Tak, w ogóle śpiewanie coverów to też nie każdy się nadaje. Uważam, że to, że ktoś na przykład nie umie śpiewać coverów, fajnie, albo że, nie wiem, śpiewając właśnie covery, fałszuje, czy cokolwiek, potem się czasami okazuje, że wychodzi taka osoba ze swoim materiałem i jest tak świetna. Po prostu nie dla każdego jest śpiewanie coverów. Ja się bardzo fajnie czuję w coverach i uważam, że potrafię, znalazłam coś takiego w sobie, że umiem, wiem, że umiem nadać numerowi coś od siebie, nie? Chociaż nie wiem, czy to jest do końca fajne, bo może lepiej, gdybym po prostu wychodziła i śpiewała swoje rzeczy super, ale chociaż nie uważam, że jest źle, jak śpiewała swoje rzeczy, że gdzieś tam też ten charakter jest.
Kobiety to zdecydowana mniejszość, jeśli chodzi o branżę muzyczną. O większość składów w Polsce. O ilość muzyków na scenie. Tak mi się wydaje. Że znam większą ilość basistów mężczyzn, na przykład niż... Aha, jeśli chodzi o muzyków, to tak. Że więcej perkusistów, gitarzystów, pianistów. Jak ty się czujesz w takim środowisku, gdzie... No, czy jesteś chłopczycą? Bo ja jestem totalną chłopczycą, mam trzech braci i kocham to po prostu mężczyzn. Ale jesteś na przykład po prostu, takim... Total. Dla mnie to jest... Ja po prostu bardzo lubię to po prostu mężczyzn i totalnie się odnajduję. To nie znaczy, że z dziewczynami się nie dogaduję, ale po prostu... Jeśli oczywiście ten człowiek, facet jest jakby człowiekiem, z którym można się dogadać, to tak, no. Ja się bardzo dobrze czuję na scenie. Czyli nie podpisałabyś się petycji związanej z parytetami na przykład, prawda? Nie, no to nie, w ogóle po prostu, wiesz, no faceci mają coś takiego, że wiesz... Ja sobie zrobiła skład z samych klasek, no ale możemy dyskutować, czy ten skład gra tak jak męski, tak? A myślisz, że brakuje po prostu tym agresji na przykład, po prostu, zwykłej muzycznej? Jest jakiegoś. Nie wiem, o co chodzi. No, różnimy się, nie? Różnimy się fizycznie i to może też mieć wpływ na to, jak grana, ale to nie znaczy, że nie ma przykładów świetnych basistów, no nie wiem, jest Esperanza Spani, tak? Jest, która gra świetnie, no. Jest, nieporównywalna chyba jest do żadnego faceta, po prostu jest jakaś, jest, ma charakter, no ale jest przykładem tego, że można grać świetnie, tak? I bez względu na płeć. I to mi się wydaje, że po prostu, no, nie może tak się już utarło, ale ja bym nie robił... Ja nie była na pewno za tym, żeby teraz narzucać, czy mam grać tylko mężczyźni, czy kobiety, czy w ogóle, czy mam grać teraz kobiety. Ula, albo tak. Po prostu nie wpuszczam na scenę. Nie, to nie ma po prostu... Ma ktoś to czuć i ma grać tak, żeby to było świetne i tyle. Ja mam bardzo poważną wkrętkę w chłopca i no, po prostu obłędnie słucham go non-stop. Bardzo lubię Jamesa Baya. No, po prostu jest lubię męskie głosy. Eric Bennett to jest mój w ogóle ukochany wokalista. Myślę, że warto słuchać i mężczyzn, i kobiet, i to też nie mam powiedziało. To jest naprawdę tylko kwestia gustu. Możemy sobie rozmawiać. Każdy co innego lubi. Ja wiadomo, że ja kocham Rihanna, ale kocham tych takich ukochanych wokalistów, to mam dużo. A propos autorskich rzeczy, to ja pamiętam taką rzecz, która nazywa się Rozmawiamy o tym rano. I to jest czas, kiedy MySpace był bardziej popularny niż Face. No, to 10 lat temu było. Cała płyta powstała, tylko że właśnie nie zna się nikt, kogo się o to pytać. Ale ten, także ale tak ten naprawdę. Numer, ten numer do mnie na przykład trafił i go bardzo długo. Ja go też bardzo lubię, cieszę się. I w ogóle zawsze się jest mi miło i cieszę się, jak ktoś o tym materiale wspomina, o tym właśnie. Tam było kilka takich piosenek, które... Tam było 10 numer, to była cała płyta właśnie zrobiona. Ja bym parę numerów teraz wywaliła, ale jest kilka, które myślę, że może wrócą, bo ja nawet śpiewam sam na koncertach. Jest... teksty Baty Badowskiej i muzyka Pawła Pawlika i to są takie rzeczy, że one po prostu zostają, więc są uniwersalne. W sensie, że to nie wiem, stare numery, ale one nadal mają po prostu się przebicie. Na YouTube spokojnie. Także miło mi, że można to znaleźć w ciągu. Jest na YouTubie i no, ja bardzo lubię to. W zasadzie wywołałaś ten temat wcześniej. On mnie interesuje już bardzo długo. Też wiesz, że... Płyta! Raz na jakiś czas dostajesz dobry SMS ode mnie. No tak. Tytułem, hej, jo, tam piosenki. No i to pytanie, czy na przykład odważyłabyś się już podać jakiś czas, typu półrocze, kwartał, rok, kiedy można się spodziewać czegoś, na co czekają twoi fani? Dużo od siebie oczekuję i nie do końca wiem, jak to zrealizować. To chyba jest problem do tego. Ale mam numer, z których jestem bardzo zadowolona i chciałabym to w końcu, żeby to w końcu się udało nagrać i wejść do studia, po prostu to zarejestrować i wydać. Ale nie wiem, myślę, że podawanie terminu to jest... Znaczy to jest z jednej strony fajnie, bo może gdybym podał termin... A musiałabym mieć jakąś umowę chyba z kimś, wiesz, że hard, to ma być wtedy i koniec, jak mnie to odcinało rękę. Bardziej mi zależy, żebym była ja z tego zadowolona i Piotrek z tym to robimy, a nie żeby się potem sobie myślał, kurczę, no tego numer można było jednak nie brać. A co to za Piotrek, współkompozytor? Cudowski Piotruś? Cudowski, nie, Piotrek Walicki. Super. To... Wspaniały pianista i... I don't know what it likes to take a night. There's something in the night is dangerous. And I've been holding back the two of us. Maybe this is getting serious. Na pewno zawsze będę miała w głowie, że występy z Haniem Alberem i gdzieś tam to, że mogłam z nim wystąpić na Osieckiej, to jest dla mnie coś taki mega występ ważny. To, że Natalia Kukulska zaprosiła mnie do koncertu Życie Mało Garści, mogłam zaśpiewać z orkiestrą na Masztaby i taki utwór, który no, jest, też ma piękny przekaz i tak naprawdę mówię o trudnych rzeczach.
które też potem w życiu mnie spotkały, więc też jest to niesamowite. I no to jest też na pewno coś, co będę pamiętała zawsze. Nie wyobrażam sobie, co bym mogła innego robić w życiu, chociaż nie mam dwóch lewych rąk i zdecydowanie jestem zdolna do innej pracy, ale tak jeśli chodzi o głowę, to chyba bym nie była w stanie. Mogłabym, ale to musiała być moja świadoma decyzja. Na tę chwilę nie wyobrażam sobie tego już od wielu lat, żeby to mogło być inaczej. To zmierza w taką stronę, że ludzie jednak będą podążać za tą jakością? Mam nadzieję. Widzę naprawdę bardzo dużo ludzi, widać, że z dobrymi skutkami, że nie słuchałam sobie muzy tak po prostu nawet codziennie gdzieś idą na byle sprzęcie, tylko starają się mieć coś fajnego, że ludzie teraz inwestują. To jest coś takiego, co fajnie mieć, żeby mieć sprzęt, na którym się można posłać fajnie posłać muzy, żeby to jakościowo właśnie było, żeby to nie było tak, że coś sobie lecieć, tylko żeby móc docenić te wszystkie szczegóły, które tam zostały dopracowane. Tak? Ale to ja mam takie fazy, że słucham czasami muzy, poznam czasami nie. Jak się wkręcę, to jest taki etap, że bardzo, bardzo, bardzo. A potem jest etap odpuszczenia, ale no to jest fajna opcja, bo jesteś gdzieś w tłumie, jesteś gdzieś nawet, ja jeżdżę komunikacją miejską. Może niedawno prawo jazdy zrobiłam, to nadal jeżdżę komunikacją i albo czytam książkę, albo słucham muzyki.